Ani, dzisiaj nietypowy filmik. Zrobimy sobie taką szybką fryzurę na co dzień, ku pewnie zdziwieniu i zaskoczeniu większej ilości z Was. Tak, ścięłam włosy, zdjęłam doczepy i postanowiłam zrobić sobie takiego a la Boba z wyciągniętymi pensami do przodu. Bardzo mnie zainspirowała, nie będę ukrywać, Rita Ora. Bardzo dziękuję moim widzkom, które ostatnio miałam okazję malować na ślub, które są fryzjerkami i doradziły mi właśnie taką fryzurę. Stwierdziły, że w takiej fryzurze będę wyglądać bardzo dobrze, więc zaryzykowałam, a co mi tam. I tak końcówki miałam bardzo zniszczone włosów. No i dzisiaj przygotowałam dla Was taki szybki tutorial z włosami. Jak ja je układam, bo dostałam masę zapytań, jak sobie robię takie dosyć naturalne fale. Włosy umyłam szamponem, jest to taka nowość, też Wam chcę pokazać, z Schwarzkopfa, z Professional, jest to BC, jakiś tam Hair Therapy Color Freeze Rich Shampoo, który ma dogłębnie oczyszczać te włosy i je nawilżać. I powiem Wam szczerze, że jest naprawdę niesamowity ten szampon. Włosy są naprawdę aż tak odżywione, że aż są przemiłe w dotyku. I po umyciu oczywiście odżywkę to ja różne stosuję. Raz stosuję z DAF, a jeszcze teraz mam odżywkę z Preferensa, z farby i jeszcze ją nakładałam, bo jest niesamowita ta odżywka w tych farbach. I później na końcówki daję Lux Oil, jest to z Veli. Też z serii profesjonalnej, jest to ta kuracja keratynowa do włosów, żeby te włosy zabezpieczyć przed paleniem, bo jednak dzisiaj będziemy robić taką fryzurę dosyć, że tak powiem, palącą dla włosów. I podniosłam troszeczkę odrobinę do góry kamerę i musimy oddzielić włosy na dwie części. Nie bawię się w jakieś tam bardzo precyzyjne oddzielanie włosów, po prostu część tą z góry zdejmuję. I będziemy kręcić lokówką stożkową, która jest, że tak powiem, przywieziona ze Stanów i nie jest to jakaś tam wielka jakość. Ja zawsze chciałam mieć taką lokówkę, a ona kosztowała w jednym sklepie chyba 11 dolarów, więc stwierdziłam, że a co mi tam. I tak naprawdę chodzi o to, by te włosy po prostu nakręcić. Musimy uważać. Gdzieś tam była dołączona rękawiczka nawet do tej lokówki, ale gdzie jest, tego nikt nie wie. I jak sami widzicie, jest to bardzo szybkie. Wystarczy odrobina czasu i one są już skręcone. I staram się kręcić tą najniższą częścią, te krótsze włosy, dzięki temu uzyskuję taki skręt na dwa. I jak sami widzicie, włosy są już praktycznie pokręcone. Żadna filozofia, tak naprawdę. Jest to bardzo fajny i szybki sposób. Trzeba uważać, a się uporzyłam. Trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. I powiem Wam, że jest to super sposób naprawdę na co dzień. Z tym, że moje włosy niestety mają tendencję do tego, że one się bardzo szybko rozprostowują. I jak już nakręcimy pierwszą część, ja mam tutaj lakier Staftu, w ogóle powiększoną wersję. Edition 400 ml, co jest bardzo fajne, bo cenowo wyszło bardzo dobrze. I tak od dołu staram się odrobinę prysnąć na te włosy, żeby one się utrwaliły. I teraz zdejmuję tylko część górną tej części włosów, którą mam na jedną stronę, tak żeby tych włosów oddzielić jeszcze troszkę. Wsówka. Biorę kolejną część włosów i zawijam w różne strony. Ważne jest, żeby nie zakręcać je w jedną stronę, bo wtedy ta fryzura układa się w jedną stronę. A w momencie, kiedy kręcimy jeden w tą, drugi w tą basenko włosów, to wtedy ta fryzura wygląda dużo bardziej naturalnie i te loki też lepiej się układają, ja zauważyłam. Dlatego bardzo ważne jest, by te włosy nakręcać raz w tą, raz w tą.
pozostało nam już teraz nakręcić pozostałą część włosów. Zależy mi na tym, żeby włosy nie były bardzo drobno pokręcone, dlatego zdecydowanie biorę grubsze pasma włosów. Następnie lakier. I teraz najważniejsze, nie rozczesujemy włosów, tylko delikatnie rozdzielamy palcami. I teraz na koniec dosłownie utkałam głównie tylko grzywkę, żeby te włosy mi się trzymały, a resztę włosów naprawdę może sobie klapnąć jeszcze odrobinę, żeby nie było takiej stricte szopy na tej głowie. I tak prezentuje się mój prosty sposób na szybką fryzurę dla krótkich włosów. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki filmik i przyda Wam się taki tutorial. Dla tych, co nie mają pomysłu na co dzień, jak zrobić sobie szybką fryzurę. Naprawdę zakup lokówki stożkowej to był najlepszy zakup w moim życiu, jeśli chodzi o lokówki. Zarówno jak miałam dłuższe włosy, jak mam teraz krótsze włosy. Super się sprawdza pod każdym względem i w ten sposób możemy szybko wykonać sobie codzienną fryzurę i naprawdę prezentować się, myślę, bardzo fajnie. Pięknie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się, hej!